Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Digimon Survive. Powiem wam, że znajdujemy się w menu, dlatego że zauważyłem tutaj parę fajnych rzeczy. Mianowicie menu, tak jak podobnie było w Monster Hunterze, no zmienia się tutaj wraz ze zmianami w fabule. Na przykład możemy tutaj spojrzeć na dole, mamy Lopmona, który paradoksalnie, to jest dosyć zaskakujące, jest obrażony na Shujiego, który jest w tym momencie tutaj z tą moją cudowną chmurką. Tam po prawej nad Kaito pojawił się Drachmon, no i oczywiście Ryo nam zniknął. Podoba mi się, lubię takie drobne motywy. To jest strasznie prosta rzecz, a tak mnie cieszy, ja to tak bardzo lubię w grach. I nawet jeśli będzie się to powtarzało, myślę, że będę to lubił. Aż w pewnym momencie po prostu stwierdzę, że to jest dla mnie normalne i będę miał to trochę gdzieś. Ja widzę, że mam problemy znowu ze Switchem, więc pozwólcie, że klasycznie będę musiał odłączyć i podłączyć pada. Mam nadzieję, że teraz już zadziała prawidłowo. Ponieważ on lubi się z jakiegoś powodu desynchronizować i odczytywać pozycję totalnie źle. No właśnie, byliśmy tutaj przy okazji znowu w tej sali. Mam jeszcze 8 ruchów. Nie pamiętam, czy byłem. Chyba byłem w każdym. Tak, byłem w toalecie i byłem w tych lasach w okolicy, więc chyba mamy wszystkie miejsca zwiedzone. Poszedłem do wszystkich osób, które były dostępne, więc przynajmniej do tej pory. Więc teraz zużyjmy nasze kolejne dwa ruchy na Haru i Miyuki. No może zacznijmy od Haru. Oczywiście Miyuki głównie po nim powtarza. O, tutaj komuś się chyba coś walnęło z tymi trzema kropkami, w tym miejscu się pojawiły. Że oni przeżyli już bardzo dużo w tym świecie i dlatego są trochę tacy obojętni, już widzieli pewnie bardzo dużo. Więc już. O, czy Miyuki zaczęła śpiewać, bo tam była taka nutka. Tak, zaczęła coś nucić ewidentnie. Haru jest ciekawym. Była bardzo ciekawa. Ciekawy wyraz twarzy, ciekawe emocje z jego strony. Oczywiście Agumon już tam leci zamiast nas. Pierwszy raz mam wrażenie, że rzeczywiście Miyuki zaczyna po nim dosłownie wszystko powtarzać. To jest pierwszy raz, kiedy jest to aż tak widoczne. Do tej pory to się nie zdarzało. Poza tym, powiem wam, że a propos Digimonów i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy raz od dłuższego czasu miałem jakikolwiek przyjemny sen. W sensie, mnie zwyczaj, jeśli coś się śni, to są to jakieś totalne koszmary. I niestety, czasami to urasta do naprawdę potężnych ilości. Jeśli mowa o nieprzespanych nocach, czy nocach dosyć niespokojnych pod rząd. Pierwszy raz miałem dosyć przyjemny sen i sen był oparty właśnie o to, jak wygląda ten świat Digimonów w tej grze, co było ciekawe. To było ciekawe doświadczenie. Nie pamiętam z niego za wiele, ale mówię, było interesujące. Fajnie, że w końcu mi się coś normalnego śniło. A przynajmniej przyjemnego. Szczerze mówiąc, myślę, że powinienem być otwarty i szczery wobec nich. Nie widzę powodu, żeby kłamać generalnie kogokolwiek, w sensie tak okłamywać totalnie, tak? To jest bardzo interesujące, co tutaj Haru mówi, bo znowu zapytał o coś siostry. To są bardzo tajemnicze postaci i mega się zastanawiam, o co z nimi chodzi. Jego ekspresja, generalnie to, co mówi, on jest bardzo pusty i dziwny jako postać. W sensie, czasami ma takie przebłyski emocji, a zazwyczaj jest strasznie nijaki, można było powiedzieć.
A, coś dostaliśmy od niego. Dostaliśmy Anti-Fire Crystal. Okej, czyli odporność na ogień. Wydajcie mnie też, bo akurat dzisiaj dostałem ten komentarz. Kiedy zacznę ewoluować Digimony? Powiem wam, że nie ma sensownego momentu, gdzie można to robić. Wtedy tych walk jest strasznie mało. Nie ma czegoś takiego, że o, możesz sobie wybrać ścieżkę, po której idziesz. Nie, albo idziesz z fabułą, albo robisz dodatkowo i grindujesz na free battle, tak? Co nie pasuje mi, sorry, ale będę z fabułą. Trochę może to boleć, ale po prostu nie widzę sensu. Naprawdę nie widzę sensu, bo jeśli jedyny sposób na ewoluowanie pozostałych Digimonów to jest walka w tych free battle i grindowanie tego w kółko i w kółko i w kółko, to naprawdę to jest absolutnie beznadziejny sposób, w jaki to zrobili. Nie mam zamiaru tego robić, przykro mi. Ja wiem, że pewnie chcielibyście zobaczyć więcej Digimonów, ale jeśli tak to gra rozegra, to sorry, ale uważam, że to jest zły design. Ponownie. Na przykład w Neptunii było tak, że w pewnym momencie trzeba było się zaciąć i pójść i rzeczywiście pograindować rzeczy, żeby móc podboostować nasze postaci. Tutaj na razie nie trafiłem na taką ścianę jeszcze. Znowu sobie nie sprawdziłem, ile ta gra ma części, w sensie tych partów, tak? Okej, ta dwójka jest w porządku. Ciekawe, pogadałem z Haru. A z Miku już teraz nie można. Okej, okay, no to wracamy w takim razie. Zobaczmy, czy coś się może zmieniło na mapie świata. O dziwo, nie. U dziewczyn już byłem na pewno. Mamy tu jeszcze naszego malucha. Agumona. I zobaczmy, czy może z nim coś będzie ciekawego. Te kropki, coś się tutaj zepsuło? Bo te kropki, zobaczcie, one są w środku linii zamiast na dole. Dziwne. Niezgadnie chodzi o pewnie... tego Digimona, który zniknął również. A jednak nie. Kunemon teraz nawet nie ma Ryo i tak naprawdę nawet nie ma już Kunemona z nami dłużej, bo on prawdopodobnie w jakiś sposób zginął, został odesłany. Ciężko powiedzieć w sumie dobrą sprawę. Podoba mi się to, że pomiędzy Agumonem a Takumu jest pewna chemia. Znaczy, to nie są tak zgrane postaci, mam wrażenie, jak Kaito i Drachmon, ale w miarę się dogadują. W sensie Agumon jest dziwny, Takuma jest z Takumą i my nim decydujemy tak naprawdę, co zrobimy. Agumon jest taki trochę, taką jest trochę czystą kartką, której nawet nie zapisujemy. On jest cały czas czystą kartką. Takuma jest taką czystą kartką, którą zapisujemy i wybieramy, co zrobimy, jak i gdzie. Nie wiem, podoba mi się czasami, jak oni się tutaj wspierają razem, a z drugiej strony mam też wrażenie, że trochę nie ogarniam, czemu Takumon ma tak dobrą relację z nim, bo na dobrą sprawę wiele ich nie łączy. Wiesz, jakoś dużo ze sobą czasu nie spędzają. Agumon jest generalnie jakiś taki... nie wiem... nijaki dla mnie jako Digimon. Ja rozumiem, czemu on taki musi być, ale... mówię, fajnie było, jakby się trochę bardziej adoptował w jakiś sposób. Żeby jego podejście do świata było inne, wraz z naszym. Nieważne, czy byłoby w opozycji do naszego, czy by się zmieniało w opozycji do tego, jak my idziemy, czy może by się zmieniało w tę samą stronę. Po prostu brakuje mi tej rozwoju trochę tego Digimona pod kątem charakteru.
Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że chciałem pogadać z ludźmi. Czy co może zrobić? Jak myślę, że pogadać z ludźmi w tej sytuacji. Myślę, że przede wszystkim rozmowa i wspieranie się nawzajem będzie tutaj najważniejsze, więc idę w tę stronę. Pamiętacie, jak mówiłem, że mieliśmy szliśmy bardzo mocno w czerwone opcje, no teraz bardzo mocno idziemy w zielone opcje. Jeden co nas tutaj te żółte opcje, które są trochę takie... Zwyczaj one, mam wrażenie, że te żółte opcje są bardzo często takie... Szczególnie teraz, w tym etapie, na tym etapie gry. Są one dosyć... izolujące, jeśli chodzi o ludzi. Są takie... Nie wiem, czasami odpychające, może moralnie dziwne, wątpliwe. Indywidualistyczne może wręcz? Ciężko mi powiedzieć dokładnie, bo to zależy od oczywiście opcji, no tak, opcji jakie mamy i kontekstu sytuacji, ale jakieś żółte opcje w ogóle mi nie podchodzą. Póki co. Przynajmniej tak jak wcześniej. Ludzi i Lopmon. Czuję, że jeszcze właśnie go nie widzieliśmy do tej pory. Okej, jak on gdzieś chce iść i coś znaleźć, czegoś poszukać. Dobra. Miejmy nadzieję, że Agumon tutaj wróci na czas. Przepraszam za mój nos. O, i proszę bardzo, pojawił się w końcu Shuji i pojawił się również Floramon, który sobie poszedł trochę z miejsca, w którym był. Tutaj mamy jakąś akcję w tej szkole, żeby w tym miejscu przy szkole. Mówię, no te free battle, tak? Moglibyśmy tam iść, ale... Serio, czy chcecie cały czas oglądać, jak walczę z tymi Digimonami? Ja osobiście nie czuję potrzeby walki z tym samym w kółko i w kółko, szczególnie, że ten grind trochę potrwał, a nie mam też tyle czasu, żeby to robić prywatnie, więc nie, po prostu uważam, że jeśli coś nie będzie wydarzało wystarczająco często, jeśli nie będziemy w stanie wyekspić większej ilości Digimonów na jakichś takich pobocznych walkach, niekoniecznie fabularnych, które będą się gdzieś po prostu przejawiały na zasadzie, o, musisz zawalczyć, więc wystaw jakieś Digimony, to nie czuję potrzeby naprawdę pójścia w to. Ja mówię, uważam, że wtedy to będzie bardzo kiepski design. A może to jest kwestia moich wyborów, tak? Ale zazwyczaj jeśli walczę, to te walki są na tyle trudne, że musimy wystawić więcej Digimonów z tej naszej głównej puli, powiedzmy. Okej. Okay. Próbuję nam się pokazać. O, proszę, czekajcie, coś tutaj jest. Cyk. Zobaczmy. Jesteśmy Crisp Apple. Też spodziewałem się, że jeśli bym teraz na przykład bym tutaj trafił walkę, w sumie to by było ciekawe, gdybym tutaj trafił walkę, to czy bym mógł wybrać cały czas Agumona. Niemniej, Floramon. Can you feel that? O co jej chodzi? Coś Floramon wyczuwa przy samej świątyni, to jest bardzo interesujące. Właśnie, chciałem pogadać z tym Floramonem, ale nic specjalnego sobie nie wyszło. Mam czasami wrażenie, że rozmowy z Digimonami mogą być troszkę stratą naszych punktów i naszego czasu. Jeśli mam z kimś pogadać, to na pewno teraz zaczniemy od Shujiego, potem pójdę do tych dwóch dziewczyn. To mi zostanie wtedy raz, dwa, trzy punkty mi zejdą. 4, 5, no i co, te klasy mnie kuszą, ten jeden punkt, żeby tam wydać. Może nam się akurat coś ciekawego trafić. No i znowu właśnie, nie będziemy mogli pogadać ze wszystkimi. Myślę, że Kaito zostawię na chwilę obecną, dlatego że musimy tam zebrać ludzi i tak jeśli będzie czas z nim pogadać, to pogadamy później.
Oj, proszę. Jest i cała reszta, ale właśnie, tutaj zobaczcie, mamy przynajmniej dwie anomalie wokół Lopmona. Interesujące. Mamy znowu mocarną marchewkę. I... Kolejna mocarna marchewka, okej. Wreszcie tutaj dwie trafiły w tej lokacji. Czy coś jeszcze niespecjalnie widzę, więc... Tak jest, mamy Shujiego. I on nie wygląda za dobrze. Najbardziej mnie boli to, że on nie jest w stanie pogadać z Lopmonem. W ogóle ktoś chyba bodajże Ryu podesłał na Discordzie to, że oprócz Lopmona jest bardzo podobny Digimon, który się nazywa Terriermon. I jest też mega słodki i uwielbiam absolutnie. Jest znowu też, on jest trochę podobny do Kaito, tylko że zamiast być zapatrzony w opiekę nad siostrą, Shuji jest tylko i wyłącznie zapatrzony w to, żeby uszczęśliwić profesora, który już teraz prawdopodobnie też nie żyje. Tak? Żeby uszczęśliwić, żeby zrobić to, czego profesor by chciał, według niego, ale on dba tylko i wyłącznie o to, mam wrażenie. Nie dba o nic innego. Digimony w ogóle o nim nie dba, tak? Ma Digimona, który o niego się martwi, totalnie o niego nie dba. Jeśli coś się stanie komuś i w kwestii Digimonów, to właśnie myślę, że Shuji może być kolejną osobą. Przez jego właśnie brak zaangażowania w te relacje z Digimonem. Szczególnie, że ten jego Digimon no, jest najbardziej pokrzywdzony w tym wszystkim, tak? W sensie, on w ogóle nie może ewoluować, nie może się dogadać z nim. Dosłownie to samo co Kunemon. Myślę, że nie ma potrzeby przepraszać, jakby... To jest nadal opcja, która może być właśnie taka strasznie czorstka i tak dalej. Ale mam wrażenie, że nie ma potrzeby przepraszać, bo to naprawdę nie była jego wina. Nie mógł na to wpłynąć za bardzo. Szczególnie, że on do Ryo doszedł jakby w końcu dołączenia naszej grupy i zobaczenia, w jakim Ryo jest stanie na tyle późno, że też, czy zrobić mógł cokolwiek? Może, ale... Ciężko powiedzieć, tak? Ryo i tak był już w tragicznym stanie wtedy. Ej, nie, serio, jakbym był Takumą, to zamiast być cierpliwy i przyjazny, to on chyba zdzielił Shujiego. Jak ja nie lubię to, jak on się odzywa do Lopmona. Strasznie, no. Tak mi go szkoda. Więc ja mam coś zrobić, tak jakby ja z nim relacji w ogóle nie mogę podbić w żaden sposób i nie można go w żaden sposób przekonać do Lopmona, tak? Nie rozumiem w ogóle skąd się bierze tego nienawiść konkretnie do Lopmona, pomimo że widzi, że są Digimony dobre i są Digimony złe, tak? Mimo że Lopmon go na dobrą sprawę chroni cały czas. Okej, mamy Aoisaki, z nim nie można pogadać, to jest poniekąd plusem, bo dzięki temu nie będziemy musieli zużywać akcji, więc mamy jedną akcję, powiedzmy, bardziej dla nas. O, ale jest w toalecie, jest Lopmon. Ja chcę z nim koniecznie pogadać, sorry, ale moi drodzy, jestem gotowy zużyć więcej akcji na Lopmona niż jestem na Shujiego. Tylko, że do tej pory nie było takiej opcji.
Okej, cały czas sugerują, że on mógł pójść, w sensie już Floramon wcześniej, teraz Lopmon sugerują, że mógł on pójść w stronę, czy nawet do świątyni. No i strasznie mi go szkoda, no zobaczcie jaki on jest cudowny, no. Najlepszy Digimon. Właśnie, czekajcie. To pójdźmy tutaj, żeby jeszcze sprawdzić, czy na pewno niczego tutaj nie zostawiłem, czy na przykład nic się nie zrespiło w międzyczasie. Ale nie wygląda na to, bo jest tylko Lopmon, okej. W takim razie... Mogę... pójść do tegoż miejsca. O, zobaczcie, tutaj też mamy free battle, tak? Dostępne. Okej, i zobaczcie, mamy w tych dwóch miejscach też opcję na zrobienie ruchu. Okej, muszę to częściej sprawdzić, bo na przykład teraz zupełnie się tym nie zająłem. O, jest, tak, Agumon. Proszę bardzo. Jesteśmy... Jesteśmy te żeberka, ale granice mogą być z żeberkami, ale... Okej, ciekawe. Okej, czyli pogadanie z Agumonem dało nam możliwość naprawdę zdobyć dodatkowych przedmiotów wtedy. Jestem znowu Crisp Apple. Muszę częściej przechodzić przez te wszystkie miejsca, tak? Muszę zdecydowanie częściej przez nie przechodzić. Zobaczcie, to jest w ogóle anomalii. Które się pojawiły. Bad Shadow, okej. No i zobaczcie, tutaj na przykład mamy tę walkę. No i przydałoby się, żeby tego było po prostu więcej w lokacji, jeśli przeszukujemy jakąś lokację, że o, jest walka dodatkowa, tak? No i teraz możemy na przykład wystawić Digimony, które gdzieś tutaj mamy i które możemy użyć w tej sytuacji. Oczywiście gdzieś tam jednego większego bym wystawił, w sensie jakiegoś Agumona czy innego, tych, które już wyewoluowały, albo po prostu jakiegoś z tych dzikich, które zdobyliśmy. No i właśnie, napisaliście mi, że żeby zdobyć każdego Digimona, w sensie każdą linię rozwoju Digimona ewolucji, to potrzebuję jednego osobnego Digimona, żeby to zrobić, co w sumie poniekąd ma sens. Okej, to jest jakiś nowy Digimon, z którym jeszcze nie miałem do czynienia, więc wiecie co, może spróbujemy go przekonać na naszą stronę. Rzućmy może tego. Myślę, że dwa duże powinny wystarczyć, w sensie tutaj mamy naszego Agumona i Falcomona. A zobaczmy, czy w ogóle będzie się dało z tym gościem pogadać. A tam się dało wybrać w ogóle poziom trudności, już trochę za późno teraz. Dobra. Można z nim pogadać. Można, to jest Tuskmon, albo Tuskmon, jak to woli. Okej, czyli jak coś to będziemy restartowali. Well, that just gets in my way. Let it simmer down, może? Nie. Okej. Okay. Nie zwróciłem uwagi, co on nam powiedział. He looks so strong, nie wiem. Dziwna odpowiedź, ale... Okej, okay, to jest pierwsza... Pierwsza kreska. I can never touch stuff in your face, it's just the best. Yeah, the best. Tak samo powiedzmy jak przy innych. Okej. Okay. Tylko jedna kreska niestety znowu. Okej. Okay. Dobra, ale to wiecie co w takim razie robimy, tak? Jako, że mamy możliwość zdobycia nowego Digimona, który jest też na dosyć wysokim poziomie, wiadomo, co trzeba zrobić. Trzeba zestartować naszą walkę cudowną. Też kurczę, mam nadzieję, że to nie zajmie jakoś wybitnie długo. Szczególnie, że mam jeszcze parę miejsc do zwiedzenia. I u mnie jest w ogóle poniedziałek, godzina 19, więc... nagrywam to zamiast streamować, bo... O, tak, może skoro już mamy te walki, będziemy to wszystko powtarzali, to tylko dodam, że... dzisiaj cały dzień praktycznie spędziłem na tym, żeby... tam widzę skrzynię, ale szczerze nie będę się po nią fatygował. Tym szacunkiem, ale po prostu mi się nie chce. Nie wiem, rozstawmy cokolwiek.
tak, żeby tylko było, dobra. Nie ma to większego znaczenia. Mam nadzieję, że go zbierzemy. Zostawiamy Digimon tylko jakby miał tutaj coś jeszcze dojść po tym Taskmonie, tak? Taskmonie. Okej, i to jest coś, czym ostatnio zawaliłem. We can't live alone. Well, calm down already. Assuming we can't live alone. Raczej nie powinno zadziałać, a jednak zadziałało, okej. Zbyła na jedną kreskę, zawsze. I will pulverize you. Okej. Scary, but I will win? Może tak? Nie. To nie idzie w zgodzie z tym, co on myśli. Dobra, i to już znamy, ale... Ale szczerze... chciałbym poszukać drugiej opcji, czyli tej, która dałaby nam dwie kreski, więc może thanks for the lesson? Nie. Okej, nic nam to nic nie dało. Więc jeszcze raz to samo. Mówię, to jest walka, w której zdecydowanie będę chciał go złapać. I mówię, fajne jest to, trochę jest to oszustwem, ale fajne jest to, że właśnie możemy tak powtarzać walki szybko i dzięki temu sobie łapać te Digimony relatywnie łatwo. Gorzej mnie bolą te czasy ładowań niestety. Wracając do tego, co mówiłem. W końcu wymieniłem sobie koło w rowerze, hura, i spędziłem na tym całą moją przerwę w pracy. I którą miałem normalnie spędzić na tym, żeby opisać filmy na poniedziałek właśnie, które weszły w końcu spóźnione. Na cokolwiek. Bo... Znaczy nie miałem filmy wrzucone, a nie miałem po prostu ogarniętych miniatur i tak dalej, tych wszystkich rzeczy pobocznych przy tych filmach. I stwierdziłem, okej, zrobię to podczas przerwy, ale doszły mi narzędzia i miałem takie, dobra, no to zajmę się tym, bo jednak potrzebuję środka transportu, jakbym miał się coś w ogóle jeszcze stać z tym rowerem, tak? Jakbym miał nad tym spędzić więcej czasu, to wolałem spędzić tę godzinę w trakcie przerwy. Myślałem, że też mi to trochę szybciej zajmie, niż potem się martwić, czy w ogóle będę miał czym jechać do pracy. I w ogóle coś, co odkryłem, to, że ktoś dosłownie ukradł mi nakrętkę od przedniego koła. W sensie, jak zdesperowanym trzeba być, żeby ukraść komuś nakrętkę od koła? Powiedzcie mi. Co jest trochę nieprzyjemne, bo teraz to koło mi delikatnie lata, ale tak długo jak mam nakrętkę z jednej strony, może nie być tragedii. No i trochę mnie to boli, bo musiałem też znowu zamówić dodatkowe nakrętki. To jest jakby... Jeszcze rozumiem, ktoś by mi ukradł koło, ale nakrętkę? Okej. On chce robić tylko zabawne rzeczy. Even more than you, może? Może lubi rywalizację? Tak, jest, proszę bardzo, mam dwie kreski. And you are a frail looking thing, you eat enough meat. I eat everything, może, bo on wygląda takiego, jakby miał być właśnie. Zresztą teoretycznie chyba wiele dinozaurów było roślinożerne, ale spróbujmy. Jest plus dwa. Okej. Okay. Kolejne. This is my turf, leave some food and get out of here. And for yourself, może? Okej, okay. Czy on lubi takie bycie dosyć wrogim, a nie do końca wrogim wobec niego. 47%, czy się uda? Mamy to. I ten okrzyk Gumona na sam koniec, piękne. To nie otworzyliśmy skrzyni, ale chyba to nie jest jakaś wielka tragedia. A, wszyscy tutaj dostają expa też za to, ojoj. Znaczy, nie jest specjalnie dużo, bo tylko zagadane 90 expa, ale zawsze coś, tak? Mamy Taskmona teraz w naszych szeregach. Jestem w sumie ciekaw, co mi o nim powie tutaj to wszystko. On ma 7 poziom, okej. Okay. A czy mogę zobaczyć jego... A, muszę go otworzyć, żeby zobaczyć więcej na jego temat. O, proszę, mamy jego dwie ewolucje na Mega Seedramona i na... O, to wiemy też, kim jest albo czym jest Mega Seedramon oraz Triceramona. Okej. Okay. Okej, okay, fajne. A, to też mogę ewoluować. Monzaemon i Itamon. Czy ja mam... A, czy ja potrzebuję...
Ja potrzebuję tych tabliczek, żeby je ewoluować. Okej. Okej, czyli tak to ma, tak to działa. Okej, wiecie co, to w takim razie pozwólcie, że rzucę okiem. Bo jeśli tak będzie, to w takim razie muszę troszeczkę tutaj zmienić moją decyzję. Z tego, czy ja chcę... ile ja chcę Digimonów łapać. Okej, mamy pół godziny odcinka, więc przepraszam was, moi drodzy, że w tym miejscu zakończę. I zrobimy tylko jeszcze jedną rzecz, żeby na pewno skończyć to miejsce. Zobaczmy, rzućmy okiem, co jest tutaj. Mam nadzieję, że nie jakaś walka ważna. Tylko jakiś przedmiot jedynie. Mamy mocarną marchewkę, okej. I ja sobie spiszę, jakie Digimony, jakie ilości bym chciał zebrać, żeby móc je potem ewoluować w konkretne inne Digimony, tak? Na przykład jak mamy Betamona, to on będzie miał tę ewolucję, jak widzicie, w 3, potem w kolejne 4 i potem jeszcze w 2. W sensie z 4 w kolejne dwie opcje. W kolejne 4 opcje. Będę musiał sobie po prostu pospisywać, ile Digimonów chcę, żeby mieć wszystkie Digimony i... Pytanie, czy będę miał w ogóle taką możliwość, bo no, problem jest ten przedmiot, tak, który byłby nam potrzebny. O, i w ogóle przy Agumonie nie mamy możliwości pójścia już teraz w inne opcje, z tego co widzę. Ze względu na... Nie, może jakieś niewystarczającą ilość punktów, czy po prostu ilość punktów, którą w tym momencie mieliśmy największą, przez co nam się zablokowała ta ewolucja. Ciekawe, czy tak to też wygląda przy innych Digimonach. Tutaj mamy akurat dosyć liniowe, czy Labramon też jest liniowy. Drachmon pewnie też jest liniowy, tak jest. I tutaj pewnie też będą liniowe, tak. Do samego prawie końca. Oprócz Lopmona, co jest bardzo ciekawe, Lopmon ma dwie ewolucje pierwsze. Czyli możliwe, że on naprawdę bardzo późno... W sensie, jeśli mam strzelać, zobaczcie, pamiętacie jak one ewoluowały, tak? One ewoluowały w pewnym momencie i po kolei one szły. Wydaje mi się, że to może oznaczać, że w momencie, kiedy będzie to rozgałęzienie u na przykład Floramona, tutaj za dwie ewolucje, to możliwe, że dopiero wtedy Lopmon w ogóle wyewoluuje. Co byłoby bardzo późne, ale również bardzo ciekawe, mam wrażenie. Dobra. Moi drodzy, ale ja sobie to wszystko pospisuję, zobaczę ile czego będę potrzebował i ile czego będę chciał, o ile mi się uda oczywiście to zrobić. Myślę, czy połapię to teraz, czy połapię to może gdzieś w najbliższych dniach. Musiałbym to zrobić teraz, bo potem nie będziemy mieli żadnego free battle, bo pewnie znowu skończę odcinek gdzieś w środku fabuły. Więc wiecie co, zrobię to, zobaczę co mogę z tym... O, ej, to jest też bardzo ciekawe. Chwila, zobaczcie. Gazimon może też slang Lopumona ewoluować. To jest ten sam slang Lopumon, co w wypadku Drachmona, prawda? Tak! Okej. Okay. To jest ciekawe, czyli możemy mieć... Czyli dwa Digimony mogą ewoluować to samo. To jest bardzo ciekawa rzecz. On też może Fangmona ewoluować i zobaczcie, czy on może dalej ewoluować po prawej. I to jest w ogóle też bardzo ciekawe, że my pokonaliśmy tamtą pajęczycę, a ona była jeszcze poziom wyżej od naszych Digimonów. Gdzieś jeszcze jedną ewolucję. Dobra, ale to ja mówię, ja sobie ogarnę, ile potrzebuję Digimonu, żeby z danego typu, żeby jakby wypełnić ich ścieżkę. I spróbuję połapać w międzyczasie teraz. Czy mi się uda, czy mi się nie uda, zobaczymy. Ja tymczasem się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadajcie na Discorda, bo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każdą złotówkę się do rozwoju kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie postaram się też wrócić do tego screena, gdzie będziemy mieli wszystkie Digimony, żeby wam pokazać, ile połapałem i ilu nam brakuje itd. Tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia, do następnego i na razie.